16 już był dzień, ten najboleśniejszy, w którym tylko pośrednio brałem udział przez to, że przychodzili do mnie i z tej pierwszej potyczki porannej, która była między wojskiem, policją, a rodzinami, które się licznie gromadziły pod bramami kopalni, żeby ich dopingować, zachęcać. Chociaż przyznam, że 15 wieczorem, kiedy się zbliżałem, taki struchlały Ewangelią, to kilkanaście kobiet otaczało mnie, mówi: księże, niech ksiądz pośle ty naszych chłopów do domu, my ich potrzebujemy, co to tu teraz da, przecież ich za chwilę zmiotą. Ja powiedziałem to, co już wcześniej też i innym mówiłem, ale kochane żony i matki, zrozumcie, że ja tam idę się modlić. Ja nie idę im rozkazywać, co mają robić, czy mają się rozejść, czy mają dalej trwać w tym oporze. To jest ich decyzja, a do mnie należy jako księdza modlić się, żeby ta decyzja była z wewnętrznego pokoju, a nie z nienawiści, ze wzgardy, z chęci zemsty na kimś, bo to zawsze człowieka niszczy. I się cieszyłem, że te matki i żony powiedziały: no rozumiemy księdza, a może też i ksiądz ma rację. Więc ta sytuacja teraz miała miejsce, że te właśnie liczne zespoły osób, które zagrzewały tych górników, albo też za chwilę się role zmieniły, kiedy armatki wodne sprzątały tych ludzi z ulicy Wincentego Pola i oni się rozpraszali po domach swoich, po mieszkaniach, to górnicy im dopingowali. Górnicy będący na terenie kopalni wydrapali się na mury kopalniane i zagrzewali te swoje żony, matki i tych wszystkich, którzy na ulicy Wincentego Pola krzyczeli na zomowców, krzyczeli na wojsko, symbolicznie wyciągali ręce do tych gąsienic wozów pancernych. Nie jedźcie, zostawcie ten zakład. Było to dramatyczne. Ja się o tym dowiadywałem od gońców, którzy przychodzili na plebanie i mówili: po 11, po 13, po 16, jaki jest stan. Wszystkie te szczegóły do mnie dochodziły. Ja tylko wiedziałem, że się mam jeszcze intensywnie modlić i wiedziałem, że los tych ludzi jest w rękach Bożych. Dowiedziałem się więc gdzieś po południowych godzinach, że 6 jest już zamordowanych, że wielu jest rannych, że rozwożeni są i do Ligoty, do kliniki i do Ochojca, i że na szczęście prowadzi się podwójną dokumentację. Że są tacy lekarze, którzy próbują dokumentację szczegółową, kopię ukryć przed władzami, bo widzieli, że oni są gotowi wtargnąć i niszczyć wszystkie ślady po zbrodni. Tyle było tego przesłania. Wiedziałem też, że jeszcze raz rano 9 górnicy delegacji wojska wyraźnie powiedzieli: oporu przed oddziałami wojska stawiać nie będziemy. Natomiast przed milicją zakładu będziemy bronić. Myślę, że tu, w tym momencie, niestety ostrze oskarżenia idzie i nie tylko na adres milicji, ale też na adres dowódców wojskowych. Gdyby chcieli ochronić tych ludzi i zakład, i oni by weszli, żeby ewentualnie z tych rozbroić, bo cóż to za wielkie rozbrojenie, przygotowali sobie w kuźni jakieś narzędzia obrony, najczęściej to były drewniane kostury. Nie byłoby zbrodni, wszyscy górnicy by żyli. Dlaczego wojsko nie poszanowało tego przekonania protestujących górników? Dlaczego doszło do rozlewu krwi? Jeśli to stan wojenny, czy nie mogło wojsko rozstrzygnąć owej pacyfikacji? Myślę, że to pytanie historyczne skierowane jest do wojska, ówczesnych dowódców. Nie musiał być przelewu krwi na wujku. Właśnie 6. stacja tego krzyża to była ta łaźnia, to była sala, w której złożono 6 ofiar.
już tych szczegółów nie potrafię. Wiem, jak to wygląda na filmie Kuca. Śmierć jak kromka chleba. Wiem tylko, że to była ta szósta stacja krzyża. On już stanął w miejscu, w którym złożono ciała sześciu zamordowanych górników. Trzech konało jeszcze w szpitalach, w klinikach. Jeden bodaj 20 któregoś stycznia Janek Stawisiński konał w asyście swojej mamy, która czuwała przy jego łóżku, głaskała jego dłonie, całowała jego policzki, modliła się. Była najbardziej bojową kobietą przez następne miesiące i lata. Dojeżdżała z Koszalina na wszystkie procesy, z odwagą napiętnowała nieskuteczne, obłudne sądy, wyroki. Patrzała w oczy tym, którzy zastrzelili jako oddziały snajperskie, ale nie mieli ani odrobiny żalu. Zachowali się jak zuchwalcy, niewrażliwi na życie ludzkie. To był dla mnie, powiem szczerze, największy ból i największy żal, kiedy dowiadywałem się, jak wyglądają te procesy sądowe skierowane przeciwko oddziałowi, który użył broni na górników kopalni Wujek. Że nie było w nich ani trochę żalu, ani trochę skruchy, ani odrobinę refleksji, że służyli przez lata w sposób ślepy rozkazom władzy. Zupełnie przypominali mi ten proces norymberski. Nie jesteśmy winni, wykonywaliśmy rozkazy, ale proces norymberski skończył się oskarżeniem i wydaniem wyroku śmierci. A tu nieustannie byli niewinni albo sędziowie byli bezradni wobec likwidacji wielu śladów tej zbrodni, żeby udowodnić, że konkretne osoby zabiły konkretnych ludzi. Ten końcowy wyrok, który tak późno zapadł, że są czegoś winni i że ktoś został skazany na ileś miesięcy więzienia, wyglądał dość niepoważnie. Skala zbrodni i skala wyroku sądowego, określenie, że ktoś jest temu winien, wyglądał rzeczywiście niesprawiedliwe, bym powiedział, aczkolwiek dawał przynajmniej po długich latach rodzinom tę rekompensatę, że zostały wreszcie tamte wydarzenia uznane za zbrodnie komunistyczne. Jest to też osobny rozdział, w którym tyle partycypuje, ile każdy myślący Polak, że nadal nasze sądownictwo, szukanie winnych zbrodni komunistycznych nie do końca jest władne doprowadzić do sprawiedliwych wyroków.